Witam bardzo serdecznie ze strony kanału Parada Global Flyers. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drogi widzów, oczywiście drodzy Państwo, jeszcze wszystkich witam. Na sam początek chciałem prosić oczywiście do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale YouTube Parada Global Flyers, oczywiście na YouTube. No i do obserwacji Instagrama i Facebooka i do zostawienia na Instagramie i na Facebooku obserwacji, łapki w górę i serduszko. No i do udostępnienia dalej tego filmu. No oczywiście dzisiaj mniej więcej był ostatni materiał o podwojeniu ogórków. Dziś będzie podwojeniu plonów pomidorów. Mniej więcej na przykładzie pokażę, jak mniej więcej z składników, które praktycznie się tutaj znajdują, zrobić taki jakby koktajl, taki jakby powiedzmy może i koktajl czy nawóz, i mniej więcej jak nie tylko do pomidorów, ale też również i do ogórków, do owoców, na przykład jak cytrusy, czy takie jakieś inne praktycznie owoce czy warzywa, żeby po prostu te plony były większe i żeby ich było po prostu więcej. Także zaczynamy, oczywiście zaczynamy od troszeczkę dodajemy sody pierwsze. Oczywiście nie dodajemy nic, żadnych tam praktycznych rzeczy i tak dalej, tylko dodajemy praktycznie sodę. Momencik, bo tutaj muszę oczywiście troszeczkę, będę musiał z Wami to jakoś kamerować. Mniej więcej zobaczę, jak to wygląda. Oj, za mało dałem tej sody. O, powiedzmy tyle. Tyle wsypujemy do szklaneczki. Następnie wlewamy na oko mleka. Na oko. Będziemy też potrzebować wodę. Drobina mleka. Tyle. Okej. Momencik. Chwileczkę. Okej. Teraz weźmiemy wodę. To może być oczywiście woda z kranu. Mineralna, niegazowana albo gazowana, obojętnie praktycznie jaka woda, ale żeby była po prostu czysta lub z butelki lub z kranu. I po prostu do tej mieszanki razem z mlekiem i sodą dolewamy odrobinę wody. Tyle. Jak wiecie, ja już mam obecnie tą cytrynkę, troszeczkę jest obecnie sucha i potrzebuje ona wzmocnienia, tak? Oczywiście ona potrzebuje wzmocnienia. Mniej więcej mamy tutaj, troszeczkę nasypiłem na laptopie, ale tam nic się nie stało. I po prostu mieszamy tak długo, aż się praktycznie soda nam się rozpuści. To jest taki koktajl wzmocniony nie tylko dla pomidorów, ale też dla innych warzyw i owoców, tak? Podwoi ono plony nie tylko pomidorów, ale też innych warzyw i owoców. Także tak to wygląda. No oczywiście tu będzie wyglądał tak, że po prostu to będzie jak podwoić plony pomidorów. Ale drugi materiał też się pojawi, także spokojnie też podam też drugi. Materiał się pojawi jeszcze dzisiaj, bo dziś oczywiście dwa wlecą materiały. Drugi też będzie o zupełnie inny przepis. Także ja oczywiście zapraszam do tego. Kolejnego materiału już zapraszam. Także myślę, że już obecnie ogólnie jest ok. Chyba, zobaczymy, czy jest ok. Zobaczymy, czy to już jest tak dosyć dobre. Myślę, że jeszcze troszeczkę trzeba będzie wymieszać. Mówię, to musi się tak długo rozpuścić. Zobaczmy. Dobra. No i teraz bierzemy ten preparat. Preparat tak się prezentuje. I podlewamy go. Dodajemy do roślin, do gleby. Oj. Chwileczkę. Następnie bierzemy ten preparat i podlewamy inne rośliny. Na przykład jak tutaj mamy oczywiście fiołka afrykańskiego, takiego, który był w tragicznym stanie, ale jak widzicie po mieszankach tak mniej więcej się prezentuje. Troszkę urosły liście i tak dalej, ale ogólnie jest w miarę okej stanie. Jeżeli chodzi o fiołki afrykańskie, jego podlewanie, to praktycznie proponuję, żeby to było po prostu na podstawce. Troszkę mam mokro.
Nie, aż tak nie mam mokro, ale by się przydało jemu taki koktajl. Dlatego nalewamy na podstawkę troszkę tej mieszaniny. O, nie za dużo. Kładziemy fiołek afrykański i zanosimy. Będziemy musieli tu stać. Właśnie w taki sposób można zapewnić roślinom odpowiednie pożywienie, wzrost i oczywiście utrzymanie tej rośliny jak najdłużej. W taki mniej więcej sposób. Nie tylko będą większe plony, ale będą większe liście, większy wzrost, więcej warzyw, więcej owoców i tak dalej. Także tyle oczywiście z mojej strony, oczywiście, a ja się będę oczywiście z Wami żegnał. Także do zobaczenia, do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no oczywiście pozdrawiam.